spotykamy się na Wiśnia Meeting, żeby po prostu reklamować koszykówkę, pokazywać z jak najlepszej strony. Znajduję się tutaj, bo zostałem zaproszony przez Łukasza Wiśniewskiego, za co bardzo dziękuję. I lecimy z tematem. Przekazując taką pigułkę koszykarską, koszykarskiej wiedzy, one tak naprawdę pokazują mi, czego jeszcze nie potrafią i na co, czego chciałyby się nauczyć. Dostajemy piłkę. Idziemy po końcowej. Okej. Okay. Co roku tutaj staram się wspierać Wiśnia Basket Meeting swoją obecnością, doświadczeniem, więc jakby bardzo cieszę się z kolejnego zaproszenia. Dzisiaj będziemy starali się zaszczepić w młodych adeptach koszykówki jeszcze więcej energii do działania, żeby rozwijali się koszykarsko i sportowo. Myślę, że to jest super, to jest bardzo fajna inicjatywa, naprawdę bardzo mi się to podoba, taka gdzieś tam zabawa z dzieciakami jest super i możliwość przekazania im wiedzy jakiejś takiej, żeby złapali bakcyla na koszykówkę, to jest na pewno ekstra. Idea jest prosta, ja bym chciał propagować sport, propagować koszykówkę i to nie tylko tą na sali, w halach sportowych, kiedy dzieciaki przez cały sezon koszykarski, nazwijmy to, spędzają dużo czasu w sali na WF-ach, na treningach, ale też żeby w tym okresie między sezonami wychodzili na dwór, korzystali z pięknej pogody, korzystali z infrastruktury, jaką tu mamy w Toruniu, i tego, to nam przyświeca taki cel, żeby propagować właśnie ten sport na świeżym powietrzu. Brawo, Kornelia. Uwaga, medal i drobny upominek dla ciebie.